Czy ślusarka aluminiowa może mieć coś wspólnego ze sztukami pięknymi? Otóż tak, ale najlepszym miejscem, żeby się o tym przekonać, jest właśnie to, w którym jesteśmy. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie. Zapraszam. Wyjątkowe miejsce w samym centrum Warszawy i bardzo ciekawa realizacja, która wkomponowała się w otoczenie zabytkowego Pałacu Czapskich przy krakowskim przedmieściu. Choć główna budowla jest barokowa, znajdujący się obok nowoczesny świetlik dobrze wpasował się w przestrzeń. Znajdujemy się przy obiekcie, którym jest świetlik w systemowym rozwiązaniu aluprofu. System, który tu jest zastosowany MBSR50 Effect typowe katalogowe rozwiązanie. Głównym i podstawowym celem, nadrzędnym tej konstrukcji jest doświetlenie pomieszczenia, które znajduje się pod nami. W takim razie zajrzyjmy tam! Faktycznie szklano-aluminiowy świetlik spełnia swoje zadanie. Wpuszcza do poziomu minus jeden sporo światła. To nie tylko estetyczne, ale także ekonomiczne rozwiązanie. Pozwala zaoszczędzić na energii, a z drugiej strony nadaje znajdującej się pod ziemią, pracowni zecerskiej, niesamowitego klimatu. Co ważne, jest to rozwiązanie bardzo trwałe i przewidziane na wiele lat użytkowania. Szkła nie należy tutaj zmieniać. Szkło jest zamontowane raz na cały okres użytkowania tego świetlika. Konstrukcja jest tak samo trwała jak wszystkie inne ściany słupowo-ryglowe na biurowcach. Tutaj w tym miejscu poddana jest ona szczególnym warunkom mianowicie służy za takie trochę okno w parkingu, można by powiedzieć z racji tego, że po drugiej stronie mamy miejsca parkingowe, dookoła mamy teren zadrzewiony. Jest poddany ten świetlik dość mocno warunkom atmosferycznym. Daje radę, spełnia swoją funkcję. Myślę, że jak na kilka lat swojego funkcjonowania w tym miejscu jest w porządku. Produkty finko można znaleźć także w samym pałacu Czapskich, dokładnie na tej klatce schodowej, gdzie znajdują się między innymi drzwi przeciwpożarowe oraz przeszklenia spełniające wysokie wymagania bezpieczeństwa. A wszystko to w przepięknym budynku, nazywanym przez wielu świątynią sztuki. Więc jeśli ktokolwiek z was ma jakieś wątpliwości, czy ślusarka aluminiowa ma coś wspólnego z sztuką. Zapraszam w to miejsce: Akademia Sztuk Pięknych, Pałac Czapskich, Krakowskie Przedmieście w Warszawie. My po tej prezentacji żadnych wątpliwości już nie mamy i wyruszamy w kolejne miejsca, w których znajdują się nasze produkty. Już teraz obiecujemy, będzie równie ciekawie. Do zobaczenia. Finko: Okna, drzwi, fasady.